Witam serdecznie na Skarbcu Króla. Dzisiaj porozmawiamy o monetach Jana Chrystiana i Jerzego Rudolfa, wybijanych w Złotym Stoku. Monety te znane jako 3 krajcarówki lub 1,24 talara. Rzeczywiście to nie była 1,24 talara, a kosztowała o wiele taniej ta moneta, ale między innym w dzisiejszym odcinku mamy tę monetę do obejrzenia. I powiem samą historię tych monet trzykrajcarowych wybijanych w Złotym Stoku. Monety z imionami Jana Chrystiana i Jerzego Rudolfa wybijano w Złotym Stoku już w 1603 roku. Zaczęto wybijać pierwsze takie trzy krajcarówki. Na początku były to monety obiegowe. Najwięcej monet Mnica wybiła o nominale 3 krajcarów w tym Złotym Stoku. Na ich awersie znajduje się orzeł śląski i napis DG Joan Chr. et Georg Rud Fr. Co oznacza, tutaj widzimy u góry na przykład, co oznacza z Bożej łaski Jan Chrystian i Jerzy Rudolf bracia. No i cyfra trójeczka pod orlem, która oznacza nominal monety 3 krajcary. Na monetach bitych w latach 1614-1621 napis ten zmienia się na Joch Chr. et Geo Rud Dul Sil LB Jan Chrystian i Jerzy Rudolf Księżęta Śląscy Legnicy i Brzegu. Na rewersie tych monet znajduje się herb księstwa, najczęściej dwie połączone tarcze symbolizujące dwa zjednoczone księstwa i napis, odwiedzimy dwie tarcze, orzeł śląski i napis Duk Sile Leg et Breg, czyli Księżęta Śląscy, Legnicy i Brzegu. Po 1614 roku napis ten zmienił się na Mon Nov Ark Reichst, moneta nowa srebrna złotostocka. Rewers monet o nominale 3 krajcarów bity w różnych wariantach różniły się nie tylko napisem, ale i rysunkiem herbu. Tylko 3 krajcary bite w latach 1603-1605 ważyły początkowo 5 gramów. Tutaj mamy na przykład 1606 rok. Rzeczywiście moneta jest bardzo duża. 2 gramy. Później po 1610 1,8 gram, po 1614 1,5 grama, po 1621 roku moneta ta ważyła tylko 1 gram. Wybuch wojny w 1618 roku, która później została nazwana 30-letnią, spowodował gwałtowny spadek wartości tych monet. Cesarz Ferdynand II nakazał zamknąć w czerwcu 1623 roku wszystkie mienice książęce i miejskie na Śląsku. Od tego czasu monety obiegowe mogły wybijać tylko jedynie mienice cesarskie we Wrocławiu, czyli mienica cesarska we Wrocławiu. I mam taką kolekcję od 1605 roku. Tak wygląda ta moneta. Różnią się, jak powiedziałem wcześniej, tarcze, korony, wygląd orła śląskiego. Na to zwracamy uwagę. 1605 rok faktycznie jeden z pierwszych roczników, oprócz trzeciego i czwartego. Tak wygląda ta monetka. Dość często te monety były gięte, bo sprawdzano w tamtych czasach jakość srebra. I normalne monety nie pękały. I dość często takie monety mogą być ze śladami po gięciu. Tak? Tak na przykład jak tutaj jest taki ledwo widoczny ślad. I widać, że moneta była wyprostowana jeszcze w tamtych czasach. W bardzo pięknych stanach zachowania. Bardzo ciężko było zebrać taki zbiór. Z poleskim mynniczym te monety. Moim zdaniem te monety zasługują zbierania, bo bardzo nieliczne osoby zbierają te monety, a tylko najbardziej zaawansowane kolekcjonerzy już przychodzą do zbierania tych monet. 1610 rok, mam aż dwie monety i one różnią się między sobą tarczami. Po prawej stronie mamy takie
bardziej ostre te tarcze herbowe i 24 bez obwódki. Po lewej stronie bardzo, te tarcze takie bardziej okrągłe kształty mają i 24 w obwódce. A jeszcze oprócz tego po skróconej dacie 1610 mamy oznaczenie mincerskie i jedno jest większe, a jedno mniejsze moim zdaniem. No a także na przykład tutaj napisy nie w otoku, a tutaj napisy w otoku z takich kropek. I to 10 rok. I takich drobnostek jest bardzo wiele w tych monetach i na takie coś trzeba zwracać uwagę, bo kolekcjonerzy to bardzo doceniają. Takie małe drobnostki mogą stanowić istotną wartość dla powiększenia wartości dla danej monety. Bardzo piękne monety. Też ze śladami gięcia. Ta ma tak leciutko, ta tak leciutko. Kiedyś była gięta. 611 rok. Bardzo szeroka moneta, można powiedzieć, w porównaniu na przykład z tam 605 rokiem. Nie wiem, jak to wygląda na wagach, czy ta moneta jest większa, ale robi wrażenie dobrej monety. Też kiedyś była gięta. Tarcze już mamy takie, jak w kształcie serduszka, pozawijane tu na górze. I bardzo piękny, wybity orzełek śląski. Tak wygląda 11 rok. Z kolei 612 rok. Najprawdopodobniej moneta nie opisana w katalogach. Ogromne zainteresowanie ta moneta ma wśród kolekcjonerów monet śląskich. Bardzo piękny orzeł. Od razu rzuca się w oczy, że jest bardzo, bardzo taki inny od tych poprzednich monet. Taki jakiś bardzo elegancko wykonany na przykład, nie? Moim zdaniem, ale nie o to chodzi tutaj w tej monecie. Chodzi tutaj przede wszystkim o ozdoby tej tarczy herbowej. Tutaj na przykład po lewej stronie, u góry takie jakieś tam pozawijane i tutaj najprawdopodobniej między dwoma tarczami napis mincerski lub jakaś sygnatura mincerska. Coś takie niezrozumiałe. Korona ta bardziej przypomina nam koronę taką pruską, pruską lenną koronę na monetach tych na przykład w półtorakach pruskich lennych taka korona, wizerunek takiej korony jest. I zawsze była korona mniej więcej tak wyglądała, a tutaj wygląda tak. I ten 12 rocznik to bardzo, moim zdaniem, ciekawa moneta dla zbieraczy monet tego okresu. 13 rok, bardzo pięknie wybity w porównaniu na przykład z 12 rokiem. Zobaczcie sobie, jak się zmniejsza ta moneta od razu za rok. O czym opowiadałem wam wcześniej, waga monet zawsze zmniejszała się. Też pięknie wybity. No i 14 rok. Tutaj już moneta taka obiegowa, słabo widoczna, ale pomimo to czytelna. Taki duży herb mincerski, haki, 614 rok i ten już nowy napis, Joch Hr et Georut Duk Sil LB. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się filmikiem z innymi. Ale chwilka, nie zmieniajcie jeszcze kanału. W ogóle go nie zmieniajcie. Mamy dla was kilkaset fajnych filmików do obejrzenia. Wystarczy, że wybierzecie jeden z proponowanych. Miłego oglądania!